Witajcie kochani w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś do mojego warsztatu wjeżdża łamigłówka, którą śmiało moglibyśmy zaliczyć do jednej rodziny z takimi bohaterkami poprzednich poradników jak Axis Cube lub Fisher. Mowa oczywiście o zmiennokształtnych odmianach klasycznej kostki 3x3, do których dołącza popularny Master Morphix. Ja jestem Ruby Trener i dziś pokażę Wam, jak tę łamigłówkę rozwiązać. Zaczynajmy! Jak zawsze na początek muszę poinformować, że do opanowania treści tego kursu niezbędna będzie Ci umiejętność układania klasycznej kostki 3x3. Bez tego nie będziesz sobie w stanie poradzić, dlatego jeżeli jeszcze nie umiesz układać klasycznej kostki 3, zacznij od głównego poradnika na moim kanale i jak tylko opanujesz jego treści, wróć tutaj. A jeżeli z klasykiem radzisz sobie już doskonale, przechodzimy do dzisiejszej lekcji. Master Morphix, podobnie jak jego kuzynka Pyra Morphix, bardziej przypominają piramidę niż kostki sześcienne. I nie mówię tutaj tylko o kształcie, ale również o liczbie kolorów, jakie nam oferują. Mamy tylko 4 kolory, w przeciwieństwie do klasycznej kostki, gdzie tych kolorów było 6. Nie zmienia to jednak faktu, że mechanizm układania Master Morphixa będzie dokładnie taki sam, a kluczem do znalezienia kostki 3x3 w Master Morphixie będzie właściwy chwyt tej łamigłówki. Kiedy trzymamy go w taki sposób, no to te linie są takie dziwne, prawda? Skośne, nie wiadomo jak się zabrać. Ale jeżeli nasz chwyt zmieni się w taki sposób, nagle pojawia nam się tutaj na środku krzyżak i widzimy kostkę 3x3. I teraz jak będziemy obracać, zobaczcie, znowu możemy ten kształt zobaczyć. I to właśnie ten chwyt, właściwe trzymanie kostki lewa, prawa, górna i dolna ściana będą tutaj kluczem do rozwiązania całej łamigłówki. Zakładam, że Wasze kostki są już pomieszane, więc ja swoją również wymieszam. Kostka pomieszana, wygląda strasznie. Każdy z nas ma wymieszane troszkę inaczej, natomiast to, co będę tutaj opowiadał, będzie uniwersalne, także każdy z Was będzie w stanie swoją kostkę ułożyć. Moglibyśmy zacząć układanie od dowolnego centra, natomiast na potrzeby tego kursu będę trzymał się stałego układu kolorów i rozpoczniemy od znalezienia środka zielono-niebieskiego. I powstaje pierwsze pytanie, co to jest środek na tej kostce? No cóż, musimy przede wszystkim znaleźć linię, które dzielą nam tę kostkę na kostkę 3x3. No jak patrzę w ten sposób, no tutaj trójki nie widzę, ale jak delikatnie obrócę, tak jak już mówiłem wcześniej, to te linie cięcia się pokazują, tak? Będziemy to nazywali liniami 3x3. Tu są dwie i w poprzek są dwie i mamy ładny podział między lewą i prawą, no i oczywiście pozostałymi ścianami tej łamigłówki. I to, co znajduje się w środku, tak, ten dwukolorowy element, to będzie właśnie center. Wszystkie centry na tej kostce są dwukolorowe, a my mamy znaleźć zielono-niebieski. No dobra, szukamy. Jest, ja już na swojej kostce widzę, wy też oczywiście znajdźcie. Natomiast teraz nie kręćcie ze mną, tylko popatrzcie, jak będę teraz układał pierwszy etap, czyli crossa. Prawidłowe krawędzie dookoła właśnie tego centra. Jest to takie systemowe rozwiązanie, dość proste. Myślę, nie będzie sprawiało Wam jakichś tam większych problemów. No dobra, czego my tu potrzebujemy? Ten center wyznacza nam kolory. Z tej strony tutaj te dwa ramiona muszą być zielone, a te dwa oczywiście niebieskie. Pojawi nam się ładny krzyż. I teraz jak to zrobić? Łapiemy tym centrem do siebie, także nie na dole, nie na górze, tylko przed sobą. I teraz na górnej warstwie szukacie właśnie zielonego ramienia krzyża. Tych ramion jest kilka, tak? No bo te kolory, geometria kostki jest specyficzna, więc mamy kilka identycznych elementów. Na przykład tutaj jest zielone ramię jedno, ale no nie musimy teraz go przenosić, bo może gdzieś jest kolejne. Zobaczcie, jest na górnej warstwie u mnie ramię. I teraz spróbuję górną warstwą oczywiście dopasować to ramię do crossa. Jest? Jest, pasuje ładnie, kształt nam tutaj ładnie wszedł i ramię jest gotowe. Zawsze szukajcie tych ramion na górnej warstwie. No teraz było bardzo prosto, natomiast no nie zawsze tak będzie. Teraz tak, jak już jest gotowe jedno, weźmy sobie je na bok i potrzebujemy kolejnego zielonego ramionka. No dobra, szukamy znowu na górnej warstwie, tak? Czy tu jest zielone? Jest! Jest zielone ramię i standardowo dopasowujemy je tutaj na miejsce,
No i zobaczcie, co tu wyszło. No nie pasuje. Bardzo często tak będzie. I w takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem będzie takie coś. Jeżeli już macie ramię i ono nie pasuje kształtem, to przesuwamy je w prawo o jeden obrót, pilnując linii kostki 3x3, tak? Czyli o, dopiero teraz jest dobrze. Tu jest nasze ramię. Jeżeli przesunęliśmy w prawo, to teraz przednią warstwą, jak kierownicą w samochodzie, również skręcamy w prawo. Jeden obrót. No i teraz to ramię zjeżdża na dół. Ciach. I widzicie, tu ładnie nam się spasowało i dwa ramiona są już gotowe, tak? No dobra, teraz potrzebujemy niebieskich. I znów ustawmy kostkę tak, aby dziura, do której chcemy włożyć kolejne ramię, była na górze, o w ten sposób. I jakiego koloru szukamy teraz? Oczywiście niebieskiego. Czy na górnej warstwie jest jakiś niebieski tutaj element do włożenia? No nie, ten jest za mały, więc nie mamy na górze żadnej krawędzi. Co tu zrobić? No przede wszystkim nie panikować, trzymajmy cały czas ten center przed sobą i teraz znów skręćmy w prawo. Raz... I obróćmy z powrotem, ale całą kostkę. W ten sposób zmieniły nam się elementy z tyłu i możemy teraz szukać. Zobaczcie. Jest niebieskie, więc spróbujemy włożyć na miejsce. Hop. Pasuje czy nie pasuje? No oczywiście, że nie pasuje. Kolor jest ok, ale kształt nie pasuje. A jak nie pasuje kształt, to tak jak powiedziałem wcześniej, znowu musimy odjechać w prawo. Jeden ładny obrót. Skręcić naszą kierownicą w prawo, o tak, i teraz znów zjeżdżamy na dół, tak? Te elementy w taki sposób się wkłada. Mam już trzy i teraz szukamy ostatniego elementu naszego krzyża, czyli niebieskiego ramienia. No dobra, sprawdźmy, czy na górnej warstwie gdzieś tu jest. Nie ma, więc znów musimy powtórzyć ten zabieg ze skręcaniem. Czyli zmieniamy pozycję naszego krzyża, jeden skręt w prawo, a następnie cała kostka wraca do tej osi. Dzięki temu znów zmieniliśmy elementy na górnej warstwie. Szukamy teraz. No dobra, gdzie tu jest jakiś niebieski? Nie ma, zobaczcie, teraz też żadnego niebieskiego ramienia. No cóż, żaden problem, po prostu powtórzmy teraz ten sam manewr. Skręcam w prawo i obracam całą kostkę. Czy teraz na górze są niebieskie? Są, zobaczcie, i to dwa. I co ciekawe, oba pasują nam tutaj do naszego krosa. Tak naprawdę nieważne, którego użyjecie, ważne, żeby ładnie krzyż był zrobiony. I mamy zrobiony właśnie cały ładny krzyż pasujący do centra i to zamyka nam pierwszy etap. Drodzy widzowie, Master Morphix to wymagająca łamigłówka. Zwłaszcza na początku może sprawić nieco problemów, ale najważniejsze to się nie poddawać. Zanim ruszycie dalej, pomieszajcie kostkę i ułóżcie ten etap jeszcze raz. Takie ćwiczenie naprawdę ułatwi Wam opanowanie kolejnych kroków. Także spokojnie popracujcie nad tym etapem i widzimy się po krótkiej przerwie. Skoro oglądacie dalej, rozumiem, że ogarnęliście już właściwy chwyt oraz odpowiedni system poruszania i możemy przejść do następnego etapu. Zajmiemy się zatem połączeniem krzyża z właściwymi centrami. Do dzieła! Ramiona naszego crossa są już gotowe, pora iść dalej, czyli dopasować te ramiona do kolejnych centrów, tak? Czyli jeżeli teraz weźmiemy sobie na dół ten krzyż i są tutaj ramiona właśnie, na przykład dwa niebieskie, to niebieskie ramię musi prowadzić do kolejnego centra. No właśnie, tylko jakiego, tak? No każdy z nich ma dwa kolory. No na pewno takiego centra, który ma niebieski kolor, więc szukamy takiego centra. O! Jest, żółto-niebieski, super, no nie pasuje tutaj za bardzo kształtem, tutaj kolorem, no ale zaraz, tu jest jeszcze jeden niebieski, no właśnie, jak to dopasować? No cóż, jeżeli mamy dwa ramiona niebieskie, to te dwa centry z niebieskimi elementami musimy przesunąć dokładnie nad te nasze ramiona, żeby cross był pod właściwymi centrami, więc przesuwam to na właściwe ramionka i zobaczcie, mamy nasz krzyż, jest i teraz... Niebieskie. Jest tutaj jeden z centrów niebieskich. Wiem, że kolory jeszcze nie pasują, a tu ładnie pasuje żółto-niebieski kolorystycznie. Zobaczcie dalej. Dzięki temu do zielonego poszedł zielony center
i tutaj również mamy zielone. Te centry pasują tutaj kolorystycznie, ale co nie działa? No niestety są źle poobracane. I to jest moment, w którym będziemy te centry teraz przekręcać, a system ich naprawy jest bardzo prosty. No cóż, bierzemy teraz zrobione już ramię krzyża, które ma zły center, tak, źle obrócony, i przekręcamy tą ścianą dwukrotnie. Raz, tak żeby to niebieskie ramię krzyża wyskoczyło nam na górę, tak? Teraz odsuwamy je w bok i następnie tak przekręcamy teraz przednią ścianę, żeby po przyjechaniu z powrotem ładnie to ramię z tym centrem nam się połączyło, tak? Zobaczcie, na razie jest w ten sposób. Zabieramy na bok i teraz przekręćmy raz. Zobaczmy, czy nam to zadziała. Przekręciłem raz i wracam. Czy teraz pasuje? Kolor ok, ale kształt jeszcze nie pasuje, więc zróbmy to jeszcze raz. Zabierzmy na bok, ta krawędź czeka sobie tu bezpiecznie. Jeszcze jeden obrót. O, w ten sposób. I teraz podstawiam naszą krawędź na miejsce. Pasuje? Pasuje. Zjeżdżamy z powrotem na dół. Raz, dwa. I zobaczmy, jaki jest efekt. Jest ramię krzyża, krzyż jest cały czas naprawiony, ale to ramię ładnie skleiło nam się z centrem. Tak to ma wyglądać. Obracamy sobie kostkę. O, znowu mamy linię kostki 3x3 i kolejny center do naprawienia. Wyjeżdżamy dolnym ramieniem do góry, na górną warstwę. Teraz raz w lewo, pilnujmy linii 3x3. O, teraz jest dobrze. No dobra, próbujemy ten niebieski odkręcić do góry. No na przykład w tą stronę. Zobaczmy, czy teraz będzie pasowało. Wracamy. Jest, za pierwszym razem się udało, dopasował nam się kształt. I co trzeba zrobić? Oczywiście wrócić na dół. Hop, hop. Kolejne ramię ładnie nam się połączyło. Idziemy dalej. Przepracujmy sobie to dobrze. Tutaj również musimy wyjechać na górę. Może zdarzyć się, że będziecie mieli już dopasowane ramię, więc nie trzeba go wyciągać. No ale teraz przećwiczymy sobie wszystkie te przypadki. Odjeżdżamy sobie w lewo. Przekręcamy przednią warstwę i wracamy. Jest zrobione. Możemy zjeżdżać na dół. Hop. Kolejne ramię ładnie nam się połączyło i ostatnie zostało czerwono-zielone, czyli wyjeżdża zielone ramię na górę, idzie w lewo jak zawsze i kombinujemy z przednią ścianą. Czy teraz będzie dobrze? Jest, raz wystarczyło. Oczywiście metodą prób i błędów będziecie sobie dopasowywać obrót tego centra, a z czasem w praktyce już będziecie od razu widzieć, ile razy trzeba przekręcić. I wracamy na dół. Gotowe. W ten sposób, zobaczcie, wszystkie centry dookoła pasują do krosa. Tu, tu pasuje, tu również i tutaj również. Ładnie krzyż jest zrobiony i cały ten etap mamy zamknięty. Kros jest dopasowany. Jestem przekonany, że ten etap nie sprawi Wam wielkich problemów, więc dokończcie go na swoich kostkach i bez dodatkowych przerw ruszamy do kolejnego etapu, który połączy w sobie koty i papugi z kursu klasycznej kostki 3x3. Już niebawem będziemy mieli ułożone dwie pierwsze warstwy. Do dzieła! Krzyże mamy już ułożone, centry dopasowane, pora właśnie na wkładanie kotów i papug, czyli pierwszej warstwy i drugiej. No i teraz tak, możemy zaczynać znów od dowolnych kolorów, ale dla tego kursu chciałbym, abyśmy trzymali się konkretnego układu kolorów, który według mnie jest najłatwiejszy. Zaczniemy od ułożenia niebieskiego koloru, czyli niebieskiego kota i niebieskiej papugi. Jaki kształt powinien mieć kot tutaj? On tutaj do tej małej dziurki musi pasować. Czyli szukamy teraz na górze, ustawiamy sobie naszym krzyżem do dołu, o tak, i szukamy na górze małego niebieskiego trójkąta. To będzie nasz kot. Gdzie jest? Widzę zielony trójkącik, żółty. Jest trójkącik. I teraz tego kota musimy ustawić nad dziurą, do której chcemy go wsadzić, tak? Pamiętajmy o właściwym chwycie i linii, których teraz nie ma. O! Teraz widzimy linie, są. Trójkąt jest nad właściwą dla siebie dziurą i teraz będzie bardzo prosto, bo w tym wypadku koty będziemy zawsze wkładali cyklami, moi drodzy. To będzie prostsze, nie będziemy musieli rozpoznawać, w którą stronę dany kot patrzy, tylko po prostu robimy cykle. Kiedy jest mały trójkącik, to zawsze wystarczy jeden cykl. I zobaczmy. Góra, lewo, dół.
trafił na swoje miejsce? Trafił, tak jest, ładnie ułożony tutaj, natomiast nie zawsze będzie tak prosty do znalezienia, nie zawsze będzie na górnej warstwie. Zobaczmy, co jeszcze może się wydarzyć. Może się zdarzyć, zobaczcie, krzyż jest zrobiony, szukamy naszego niebieskiego małego trójkącika, że nie ma go na górnej warstwie, bo jest schowany gdzieś pomiędzy ramionami naszego krzyża. I widzimy, że jest tutaj, jest w innej dziurze schowany. No i to oczywiście nie jest nic trudnego. Bierzemy sobie to do prawej ręki, o tak, żeby zachowały się linie kostki, jest z prawej strony, i jednym cyklem wyjmujemy go na górę. Zobaczmy. Góra, lewo, dół i wracam. Wyjąłem nasz trójkącik, wyjąłem, więc teraz swobodnie mogę wrócić nad właściwą dla niego dziurę, ustawiam go nad nim, trzymam nasze linie i znów jednym cyklem wkładam go na dół. Góra, lewo, dół, wracam. Ten ostatni ruch oczywiście nie musimy go robić. No i mamy narożnik na miejscu i w przeciwieństwie do kostki klasycznej, gdzie wkładaliśmy wszystkie cztery narożniki, to tutaj będziemy wkładali od razu papugę do tego kota. Od razu uzupełnimy krawędź. Dlaczego? To pozwoli nam bardzo mocno zredukować prawdopodobieństwo tego, że papugi nam się poblokują, to czego nie lubimy na kostce zwykłej, że jest odwrócona papuga. No dobra, jaki klocek tu jest potrzebny, jaki element, jaka krawędź jest potrzebna? Oczywiście niebieska. Jeżeli mamy dwa niebieskie centry, to między nimi musi być niebieska krawędź i szukamy jej na górnej warstwie. Jest! Jest niebieska krawędź. Gdyby nie było jej na górnej, gdyby była uwięziona gdzieś, oczywiście też trzeba ją wyjąć. Za chwilkę to pokażę, ale jeżeli już jest niebieska krawędź, no to musimy ją teraz tutaj włożyć algorytmem z tymi naszymi papugami. No właśnie, papugi siadały na drzewa. Tylko na jakie drzewo ma usiąść taka papuga, która ma tylko jeden kolor? Jest niebieska i mamy dwa niebieskie drzewa. No właśnie, czyli mogłaby zaatakować stąd, albo moglibyśmy ją włożyć stąd. Nie jest to takie oczywiste do rozpoznania, dlatego moja wskazówka jest taka. Popatrzcie na tą krawędź i zobaczcie, z której strony jest szersza, dłuższa strona tej krawędzi. Zobaczcie, jaka tu jest długa, a tu w środku jest taka krótsza, prawda? Więc one są taki trapez troszeczkę z tego nam wychodzi, więc to jest jego krótsza strona. Dłuższa i krótsza. Zobaczmy w takim razie, która z tych stron będzie pasowała do tego trójkąta. Widzicie tutaj kształt trapezu? No właśnie, czyli on musi być odwrócony do góry nogami. Krótszą stroną musi tutaj trafić. Skoro już wiemy, którą stroną, to właśnie ta krótsza strona ma stać obok tej dziury. Jeżeli ustawię tutaj, to krótsza strona jest po lewej stronie, a tu jest długa, więc musimy stanąć tutaj. Zobaczcie, że teraz krótsza strona naszego trapezu, naszej krawędzi, znajduje się bezpośrednio przy dziurze i teraz dopiero jesteśmy gotowi, żeby to wkładać tym samym algorytmem, co na kostce 3x3. Czyli papuga ucieka od kota, hop, kot wychodzi, papuga wraca, kot ją łapie. O, zrobione. Połączyły nam się ładnie w taki bloczek, odwracam kostkę i kot razem z papugą, hop, do środka sobie wchodzi. Tak to wygląda. Papuga jest już niebieska na miejscu i dokładnie ten sam poziom trudności będzie z papugą zieloną i z kotem zielonym. Odwrócimy sobie w tą stronę, no i zobaczcie, tutaj musimy uzupełnić dokładnie w ten sam sposób. Najpierw zielony trójkącik, czyli kota, podjeżdżamy nim tutaj do prawej ręki nad właściwą dziurę i robimy jeden cykl. Góra, lewo i dół. Jest na miejscu? Jest. I to samo z papugą. Szukamy papugi, szukamy, szukamy, szukamy. Jest, jest duża papuga. I znów ta sama historia. Nasz trapez, który tutaj jest, mamy krótką i długą stronę. I zobaczcie, ta krótka również i tutaj będzie pasowała. Więc z którego drzewa będzie nasza krawędź atakowała, żeby krótka część krawędzi była przy dziurze? Oczywiście tu. Jest króciutkie przy dziurze. Hop. I jedziemy. Ona idzie na bok, wychodzi kot, wracamy w dół, odwracamy kostkę, ciach, ciach, ciach i w dół.
No i mamy pięknie włożone niebieskie i zielone koty i papugi, tak, narożniki i krawędzie. No i teraz troszkę trudniejsze elementy, czyli pozostałe dwie dziury musimy załatać. No i one są trudniejsze pod tym kątem, że koty tutaj będą trzykolorowe, tak? One już będą nieco trudniejsze. Natomiast ładnie nam tutaj wyznacza, jakie kolory musimy tu wsadzić. Musimy po prostu popatrzeć na centry dookoła i teraz kot, który ma być w tej dziurze, musi być zielono, niebiesko, czerwone. No i szukamy na górnej warstwie takiego zielono-niebiesko-czerwonego kota. Tu jest czerwono-niebieski, ale żółty, to nie ten. Tu jest mały żółty, to nas nie obchodzi. Tu jest czerwono-zielony, ale z żółtym. I jest. Dopiero znalazłem teraz właściwe kolory. Zasada ta sama, musimy ustawić go nad właściwą dziurą. Jest. Chwycić kostkę tak, aby widzieć linię i znów będziemy wkładali cyklami. W przypadku takiego kota, który ma kilka kolorów, tych cykli może być większa liczba, nie tylko jeden, ale będziemy za chwilę śledzić i zobaczymy, co się stanie. Próbujemy pierwszego cykla. Góra, lewo, dół. Wracam. No i co się stało? Trafił na miejsce, ale jest obrócony. Jeżeli jest obrócony, wymaga jakiejś korekty, to musimy zrobić kolejne dwa cykle. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo. O matko, jaki nam się trudny przypadek trafił. Dalej jest obrócony, więc jeszcze dwa cykle. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo. I zobaczcie, po drugim powtórzeniu ładnie nam się obrócił, co pokazuje, że właśnie cyklami jesteśmy w stanie ten narożnik obracać. Ok, jest zrobione. No i jemu też brakuje teraz krawędzi. Musimy to uzupełnić. Myślę, że doskonale widzicie, jaki kolor jest tu potrzebny. Będzie oczywiście czerwony. I tutaj tych czerwonych krawędzi na górze jest dużo. Możecie wybrać dowolną. Pamiętając oczywiście o zasadzie, z którego drzewa, z której strony ta krawędź musi być włożona. Znowu zasada jest ta sama. Patrzymy sobie na krawędź, jaka pasuje tutaj do narożnika. Długa tym razem, więc jak widzimy krawędź czerwoną, to tym razem długa krawędź ma stać obok dziury, tak? Z tej pozycji będziemy to wkładać, algorytm jest ten sam. Papuga boi się kota, hop, hop, wraca, kot ją łapie, ładnie nam się połączyły, obracamy i wkładamy do środka, ciach, 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 zrobione. Ok, ładnie zrobiony boczek, ten narożnik trzykolorowy i krawędź. Został nam już tylko ostatni element, ostatnia para, czyli narożnik, tym razem żółto-niebiesko-zielony. Szukamy go, żółto-niebiesko-zielony, żółto-niebiesko-zielony jest. Ustawiłem go nad dziurą. Biorę sobie dobry chwyt, aby widzieć nasz krzyż. I to samo robimy cykle. Góra, lewo, dół i prawo. Jest, ale weszło krzywo, więc robimy dwa cykle. Góra, lewo, dół i prawo. Tutaj już pozwolę sobie przyspieszyć. Ok, znowu zrobiłem dwa cykle i obrót. I jeszcze raz. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo. No i zobaczmy, co się wydarzyło. Narożnik ładnie nam się ułożył, wszystko jest ok i pozostaje nam tylko włożenie tej żółtej krawędzi tutaj. Znowu jest ich dużo na górze, szukamy sobie dowolnej i tym razem długa krawędź musi być przy dziurze, więc na przykład w taki sposób możemy to ustawić. Jest krawędź żółta? Jest. Ma pasować tutaj. Jedziemy. Hop, 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 hop. Zrobione. Odwracamy. Ciach, ciach, ciach i włożone na miejsce. W ten sposób wszystkie narożniki, wszystkie krawędzie, czyli dwie dolne warstwy mamy zrobione i bardzo ważny dział za nami. Budowa dwóch pierwszych warstw to niewątpliwie jeden z najbardziej rozbudowanych etapów tego kursu. Mamy naprawdę sporo układania, czyli również sporo momentów, w których możemy się pomylić. Nie ma się co oszukiwać, na pewno takie pomyłki będą Wam się zdarzały, jednak najważniejsze jest co? Oczywiście to, aby się nie poddawać. Jeżeli coś jeszcze jest dla Ciebie niejasne, spokojnie wysłuchaj ostatniego fragmentu jeszcze raz. Jak nie teraz, to w kolejnych próbach na pewno sobie poradzisz. Powodzenia i widzimy się po przerwie.
Skoro oglądacie dalej, rozumiem, że pierwsze dwie warstwy macie już ułożone i zadowoleni, choć pewnie trochę przerażeni, czekacie na dalszy krok. Przed nami ostatnia warstwa, którą podzielimy na trzy etapy, które zaczerpniemy oczywiście z klasycznej kostki 3x3, ale jednak będą pewne różnice. Jedziemy! Przechodząc do kolejnego etapu, nie da się ukryć, że mamy tutaj totalny bałagan i bardzo łatwo jest się w tym pogubić. Dlatego najpierw pokażę Wam, jaki jest cel, co chcemy osiągnąć, bo musimy zrobić górny krzyż, a ma on wyglądać dokładnie tak. Czyli dopasowane czerwone krawędzie do czerwonego kawałka centra i kształtem, to jest bardzo ważne, i to samo tutaj z tej strony, żółte mają być w ten sposób ułożone. Tak będzie wyglądał ten gotowy krzyż, który będziemy mogli sobie ładnie dopasować do kolorów. No ale jak go osiągnąć? No to zobaczmy. Krzyż znowu pomieszany, w takim razie zabieramy się za jego układanie. Na początek musimy znaleźć przynajmniej jedną krawędź tego krzyża, która idealnie pasuje do centra. No zobaczcie, ta żółta zupełnie nie pasuje do czerwonego. Czerwony do żółtego też nie pasuje. O, tu jest czerwony dopasowany do czerwonego, ale widzicie, że kształt nam się rozjeżdża. Natomiast ta żółta, ona pasuje idealnie i kolorem, i kształtem. I właśnie coś takiego musimy znaleźć. Może być jeden, możecie mieć więcej dopasowanych, a możecie mieć w ogóle niedopasowane krawędzie. Oczywiście poruszymy sobie różne te przypadki. Ale jeżeli już macie przynajmniej jeden, zawsze ustawiamy go przed sobą w taki oto sposób. To jest oczywiście teraz górna warstwa i ta dopasowana krawędź ma być tutaj przed nami. Teraz poprzesuwamy wszystkie krawędzie na właściwe miejsca kolorystyczne, żeby żółty był przy żółtym, a oba czerwone, żeby były przy czerwonym tutaj centrze. Użyjemy do tego bardzo znanego algorytmu, więc jeżeli ktoś z Was układa już kostki na czas, no to na pewno zna przypadek naprawiania trzech rogów, a jeżeli nie, to właśnie ten algorytm bardzo nam się przyda. Jest on prosty. Za chwilę wyświetlą się na górze, moi drodzy, notacja, jak się go robi i będziemy musieli zastosować dokładnie to samo tutaj. Trzymając w ten sposób z tą ułożoną krawędzią, zróbmy właśnie to, co jest na górze, róbmy tego siuna i jak to było? Do góry i w lewo, a teraz w dół i w lewo. Teraz powtarzamy, ale będzie podwójne górne przesunięcie. Do góry, podwójne przesunięcie i w dół. Zobaczmy, co się stało. Dalej mam żółty naprawiony, przemieściły nam się te trzy, ale jeszcze nie są ułożone na swoich miejscach. W takiej sytuacji powtarzamy powyższy algorytm, trzymając dokładnie tą żółtą krawędzią przed sobą, tak? Żółto-zielony na przykład center mogę mieć teraz przed sobą. O, dokładnie w taki sposób. Góra, lewo, dół i lewo. Pilnujemy linii. Góra, lewo, lewo, dół. Sprawdźmy. Jest. Idealnie mi się ułożyło. Wszystkie krawędzie trafiły na swoje miejsca i nawet tak szczęśliwie mi się ułożyło, że mamy właściwe kształty, tak? Czyli krok jest skończony. Oczywiście nie zawsze będzie tak prosto. Zobaczmy inne warianty. Może dojść do sytuacji, że po ułożeniu tego krzyża niektóre krawędzie będą dobrze ułożone, a niektóre, zobaczcie, źle. Tak, ta czerwona i żółta ładnie tutaj pasują kształtem, a te dwie nam się obróciły. Do naprawy tej sytuacji posłużą nam znane przypadki z kostki klasycznej, czyli na przykład ten minusik. Jak robiliśmy minusik, żeby odwrócić dwie krawędzie do góry? Oczywiście braliśmy w prawo, robiliście jednego cykla, góra, lewo, dół, prawo i naprawialiśmy przednią warstwę. W ten sposób krzyż był ułożony. To samo zrobimy tutaj, tylko zobaczmy, które dwa są dobrze. Ten i ten, więc musimy ustawić to o tak, żeby było w poprzek ta linia i właściwy chwyt. O, jest linia 3x3? Jest. I robimy dokładnie ten sam algorytm. Skręcamy w prawo, robicie jednego cykla, góra, lewo, dół i prawo, a następnie naprawiamy z powrotem. Ok, zobaczmy, co stało się na górze.
Coś dziwnego. Moi drodzy, wszystkie krawędzie się odwróciły, ale ten algorytm, który naprawiał krzyż na kostce zwykłej, on również zmienia miejsca poszczególnych klocków, tylko tutaj nie patrzyliśmy na to. Krawędzie ładnie nam się poodwracały, ale znowu zamieniły się miejscami. Dlatego musimy cofnąć się teraz do wcześniejszego etapu, czyli szukamy ułożonej krawędzi jednej, bierzemy ją do siebie i znów robimy ten przypadek, który te krawędzie po prostu przemieszcza. Góra, lewo, dół, lewo. Góra, lewo, lewo, dół. I zobaczmy, co nam się tu wydarzyło. Przemieściły się, jeszcze nie jest ułożone, więc jeszcze raz. Góra, lewo, dół, lewo, góra, lewo, lewo, dół. Naprawione? Naprawione. W takim razie ładnie znowu nam się to ułożyło. Także jak widzicie, te algorytmy naprawiania krawędzi i ich przemieszczania będziemy musieli tutaj stosować naprzemiennie. Ale oczywiście to nie koniec, bo może być jeszcze inna sytuacja pomieszanych krawędzi. Zobaczmy. Kolejnym przypadkiem, który możecie spotkać, to po dopasowaniu kolorów okaże się, że znowu dwa są zepsute, ale tym razem obok siebie, tak, są rozwalone. Dwa ładnie pasują, dwa są zepsute. No cóż, tutaj analogicznie znów musimy posłużyć się algorytmem, który naprawia taki układ krawędzi. Pamiętacie, jaki to był? Mamy dobrze zrobione tu i tu. Pamiętacie ten kształt? Oczywiście, był to bucik z kostki klasycznej, to jest dokładnie ta sama sytuacja, odwracamy ją w ten sposób i tutaj taki mały skrót, bo tego w kursie podstawowym nie było, robiliśmy to tak i teraz możecie zrobić od razu dwa cykle, raz, dwa, wracamy, tak? Tak naprawialiśmy właśnie tą L-kę i to samo będzie tutaj. Mamy tego naszego bucika, ustawiamy go na górze, center przed nami i teraz skręcamy, raz, robicie dwa cykle, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo i wracamy, tak? Z powrotem, żeby ten kształt nam się naprawił. Jest zrobione, no i cóż, jest bałagan, bo tak jak już mówiłem, obróciliśmy krawędzie, ale teraz znów musimy poukładać je na właściwe miejsca. Szukamy jednej dopasowanej, jest, bierzemy ją do siebie, ok, i teraz góra, lewo, dół, lewo, góra, lewo, lewo, dół. No i cóż się stało? I znowu okazało się, że wszystko jest ładnie poobracane. Możemy dopasować to na miejsce. Jak widzicie, górny krzyż układamy tutaj nieco inaczej niż na klasycznej kostce, ale trzymając się przedstawionych przed chwilą zasad, zawsze będziecie w stanie ułożyć go z każdej pozycji. Dlatego teraz wasza kolej i z ułożonymi krzyżami widzimy się po krótkiej przerwie. Najgorszy moment za nami. Zostały nam do naprawienia już tylko narożniki, które rozwiążemy za pomocą doskonale znanych wam etapów warsztatu samochodowego oraz jazdy na sankach z kursu podstawowego. Oczywiście dalej musimy mieć się na baczności, bo chwila nieuwagi i będziemy musieli zaczynać od początku. Także pełne skupienie i lecimy dalej. Zostały nam już tylko narożniki górnej warstwy, dół dwie warstwy mamy gotowe, krzyż ładnie udało nam się przed chwilą zrobić i zostały nam tylko te cztery rogi. I teraz, nieważne jaką macie sytuację, na początek musimy spróbować odszukać taki narożnik, który już jest u siebie w domu. On nie musi być idealnie ułożony, ale ważne, żeby był w dobrej pozycji. Na przykład ten czerwony, no nie jest taki, on musi być tutaj. Ten żółty powinien być tu. Ten duży zielono-czerwono-żółty powinien być w tym miejscu, więc żaden z nich nie jest ułożony, a ten, okej, jest przekręcony, ale on jest u siebie w domu. Widzicie to? To jest jego pozycja, on tu się powinien znaleźć. Jak już odszukamy taki właśnie róg, to musimy ustawić go po lewej stronie na dole. Zobaczcie, jest krzyż górnej warstwy i tu po lewej na dole ma być ułożony narożnik, taki, który jest u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, nie musi być idealnie obrócony. I teraz, pozostałe trzy narożniki chcemy, żeby weszły na swoje miejsca. Żeby to wyszło, będziemy używali sanek z kursu podstawowego. Jak to zrobić?
Ustawmy sobie tak, żeby to była górna warstwa. I teraz pierwszy ruch. Oczywiście nie będę teraz całej tej historyjki uczył Was na nowo. Zakładam, że ją pamiętacie, a jak nie pamiętacie historyjki, to sam algorytm doskonale wiecie, jak szedł. Napadało śniegu i to bardzo ważne. Ten niebiesko-zielony center ma być przed nami. I teraz było. Jadę w dół. Wypadają kumple. Jadę dalej. Na dole. Ha. H, obojętnie w którą stronę, wracam na górę po kumpli, zjeżdżamy na dół, H, H i do góry, tak? Skończyliśmy cały ten algorytm, wjeżdżamy znowu na górną warstwę i zobaczmy, co się stało. Zamieniły się te trzy rogi miejscami, tylko czy są już na dobrych pozycjach? No niestety jeszcze nie, więc musimy całą tę historyjkę powtórzyć i pamiętajcie, najważniejsze jest dobry chwyt kostki teraz. Jak pogubicie te linie 3x3, no to trzeba będzie układać od nowa. Okej, mamy zrobiony tutaj ten narożnik, trzymamy go przy lewej ręce, linie zachowane i od początku. Napadało śniegu jest kształt, jadę w dół, wypadają, jadę dalej, na dole, H, wracam po kumpli, oni wsiadają, zjeżdżamy razem, trzymam linię, ha, ha i na samą górę ciach. Śnieg się topi i zobaczcie, co się stało. Wszystkie rogi trafiły na właściwe pozycje. Czerwony i żółty, one jeżeli trafią na swoje pozycje, to zawsze są ułożone, bo nieważne jak bardzo je odwrócicie, no to one zawsze są ułożone. Te dwa również są w swoich domkach, więc też są na swoich pozycjach, tylko trzeba będzie je odwrócić. I tak właśnie musicie poprzesuwać na odpowiednie miejsca wszystkie cztery rogi górnej warstwy. Mam świadomość, że jest to łamigłówka dość wymagająca, ale do końca zostało już naprawdę niewiele. Na waszych kostkach zostało tylko obrócić ostatnie narożniki, a geometria MasterMorphixa sprawia, że będą to jeden lub maksymalnie dwa widoczne narożniki do poprawienia. Jeżeli dotarliście do tego etapu, z góry dziękuję wam za zasięgową łapę w górę pod tym materiałem oraz suba z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły was kolejne zakręcone poradniki. A teraz lecimy dalej i jak się domyślacie, omówimy wszystkie możliwe sytuacje. Do dzieła! Pozostało nam już tylko obrócenie narożników i możliwe są tylko dwie sytuacje. Albo będziecie mieli do obrócenia dwa rogi, albo jeden. A jak to możliwe, skoro na zwykłej kostce czegoś takiego nie ma? Za chwilę się przekonamy. Natomiast zacznijmy od dwóch rogów, bardziej standardowej sytuacji. I wykorzystamy tutaj kolejny algorytm, który znacie kostki klasycznej, czyli warsztat samochodowy, tak? Krzyż był tutaj zrobiony, naprawialiśmy rogi, trzeba było wziąć do góry nogami i robiliśmy cykle. Jeżeli było z boku, to dwa cykle. Podsuwaliśmy następny i jak z przodu, to 4, tak? Zawsze było 2 albo 4, albo 4 i 2, albo 3 dwójki, zawsze suma była 6 i to układało nam wszystkie narożniki. Dokładnie to samo zastosujemy tutaj, tylko znów kluczem będzie właściwy chwyt. Żółto-czerwony center to jest nasz dolny center teraz, więc obracamy kostkę, szukamy kształtu linii, jest, mamy tutaj ładnie. I teraz na dole po prawej stronie musi znaleźć się właśnie róg do obracania. I teraz, nie będę was uczył, ile razy trzeba to obrócić, musimy zrobić po prostu dwa cykle, zawsze. Dwa cykle i sprawdzić, co się wydarzy. Jeżeli się ułoży, to jest ok. Jeżeli się jeszcze nie ułoży, to trzeba będzie powtórzyć dwa cykle i wtedy będzie razem 4. Więc zaczynamy obrót tego narożnika cyklami. Góra, lewo, dół i wracam i drugi, góra, lewo, w dół i wracam. No dobra, zrobiłem dwa cykle, góra nam się trochę rozwaliła standardowo, ale zobaczcie, ułożył się ten narożnik? Oczywiście, że tak. I teraz trzymacie w tej samej pozycji, to jest bardzo ważne. Jak zaczęliśmy na czerwono-zielonym, to on ma być teraz tutaj cały czas przed nami. Wsuwamy następny narożnik do warsztatu, jest... No jeżeli zrobiłem dwa cykle w pierwszym, to teraz ile będzie? Oczywiście 4, bo musi być suma. Jedziemy. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo. Już 2. Góra, lewo, dół, 3. Góra, lewo, dół i 4. I zobaczcie, co się stało po 4 cyklach. Wszystko ładnie nam się ułożyło, pozostaje dopasować dolną warstwę i
Tutaj Master Morphix będzie ułożony, ale nie zawsze będzie tak prosto. Zobaczmy inne sytuacje. Może dojść do sytuacji, że do obrócenia na ostatniej naszej warstwie zostanie tylko jeden narożnik. No właśnie, na klasycznej kostce nie jest to możliwe, ale tutaj jest. Dlaczego? Dlatego, że przy naszym krzyżu na górnej warstwie mamy dwa elementy, które nie wiemy, jak są obrócone, bo czy raz, czy dwa, czy trzy, one zawsze będą ułożone. W takiej sytuacji oznacza to, że obrócony jest ten i na przykład ten. I teraz jak sobie z tą sytuacją poradzić? Bierzemy do góry nogami znowu kostkę i zaczynamy od naprawienia tego narożnika, który nam został, tak? Tyle cykli, ile będzie trzeba. Ustawiamy w prawym dolnym rogu i cyklujemy po prostu. Góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo. Naprawił się? Naprawił się. I teraz jak myślicie, który klocek trzeba podsunąć? Oczywiście ten żółty trójkącik. Podsuwamy go tutaj i cyklujemy tak długo, aż górne elementy nam się naprawią, ale też się domyślacie, no jak tam było 2, to tutaj będzie po prostu 4. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo i ostatni, góra, lewo, dół i prawo. Obróciliśmy ten trójkącik, czego oczywiście nie widać i możemy cofnąć na miejsce. Znowu cały Pyramorphix ułożony. Ostatnią dość nieprzyjemną sytuacją może być przypadek, w którym owszem, mamy dwa rogi wymieszane, ale jest to ukryta pewna pułapka. Zobaczmy. Ustawiamy tak jak należy, w dolnym prawym rogu jest i cyklujemy, aż się ułoży. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Ok, ładnie się ułożyło, wszystko idzie zgodnie z planem. Podsuwamy następny narożnik i 4 teraz. Góra, lewo, dół i prawo, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół i prawo. Ok, skończyliśmy, ale zaraz, zaraz, okazuje się, że coś tu jeszcze było nie tak. To nie były dwa rogi, ale tak naprawdę 3. I dopiero teraz nam wyszło, ale z jednym już umiecie sobie poradzić. To znaczy, że ten jeden bierzemy sobie do prawej ręki, cyklujemy, aż go naprawimy. Tak, tu wyszły akurat 4 cykle do naprawienia. Ok, i który narożnik teraz trzeba podsunąć? No oczywiście ten jednokolorowy, na przykład mały czerwony. Podsuwamy i na koniec wyjdą nam 2 cykle. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół i prawo. I to są, moi kochani, wszystkie sytuacje, jakie potrzebujecie do opanowania całego Master Morphixa. I tak docieramy do końca dzisiejszego poradnika. Kolejna zmiennokształtna kostka dołącza do moich poradników, zatem jeżeli udało Ci się ją pokonać, koniecznie pochwal się tym w komentarzu. Wszystkim Wam, drodzy widzowie, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia już niebawem, kiedy zmierzymy się z kolejnym członkiem tej samej rodziny łamigłówek zmiennokształtnych, czyli z Windmillem. Do zobaczenia!